Paula Majcher-Guzik, prawnik, mediator, doradca obywatelski, współpracuję ze Stowarzyszeniem Dogma. Zapraszam dzisiaj na krótką prelekcję dotyczącą mediacji w sprawie uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z artykułem 133 i artykułem 135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego rodzice są zobowiązani do świadczenia pieniężnego na rzecz dzieci, dopóki nie są one w stanie się utrzymać. Czyli tak naprawdę, jeżeli rodzice dzieci nie mieszkają ze sobą, to dziecko ma prawo otrzymywać alimenty od jednego z rodziców. Zakres tych alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb tej osoby, na której rzecz mają być te alimenty dane, oraz od tak naprawdę możliwości zarobkowych tej osoby, która będzie zobowiązana do alimentów. Tutaj tak naprawdę dużo osób myśli, że gdy dziecko osiągnie już pełnoletność, czyli skończy 18 lat, ten obowiązek alimentacyjny wygasa czy znika. Jest to niestety nieprawda, ponieważ jeżeli sąd bądź jeżeli strony zawarły ugodę pomiędzy sobą, że dana osoba ma płacić alimenty, to tylko i wyłącznie taki obowiązek alimentacyjny można uchylić. Albo gdy wytoczymy sprawę o uchylenie obowiązku alimentacyjnego w sądzie, lub poprzez mediację. Mediacja w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest świadczona bezpłatnie, a zatem jeżeli ktoś chciałby uchylić obowiązek alimentacyjny na dziecko, które już posiada swój własny majątek, które na przykład podjęło pracę bądź też skończyło szkołę, studia, i tak naprawdę może rozpocząć swój nowy etap życia, ewentualnie gdy dziecko celowo nie chce podjąć jakiegoś zatrudnienia, gdy tak naprawdę nie dokłada starań, aby po prostu przysporzyć jakiś majątek i móc samodzielnie się utrzymywać, to jest to tak naprawdę przesłanka do tego, aby po prostu uchylić ten obowiązek alimentacyjny. Nie można uchylić tego obowiązku alimentacyjnego tylko słownie. Dlatego tutaj w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa proponujemy mediację w sprawach uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Na taką mediację spotykają się dwie strony, czyli osoba zobowiązana do alimentów, rodzic, oraz ta osoba, na rzecz której świadczone są alimenty. Podczas takiego postępowania mediacyjnego, gdy strony dojdą do ugody, podpisują ugodę, następnie mediator sporządza protokół z postępowania mediacyjnego i te dwa dokumenty zostają wysłane do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody mediacyjnej i od tego momentu tak naprawdę zatwierdzenia osoba zobowiązana nie musi już płacić tych alimentów na rzecz swojego dziecka. Po więcej materiałów oraz informacji zapraszam na stronę Stowarzyszenia Dogma oraz na nasz kanał na YouTubie. Dziękuję bardzo.